Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Wynika to z pytania, które zadaliście pod filmikami lub w prywatnej korespondencji. I dzisiaj pierwszy powód. Zanim zacznę, zacytuję fragment z listu do Kolosan, rozdział 2, 8 i 9 wiersz. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Mówi to Słowo Boże w liście do Kolosan, 2 rozdział, 8-9 wiersz. Pierwszy powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy, opiera się na tym, że Biblia w wyraźny sposób objawia nam naturę Boga inną niż jest ta, którą uczą świadkowie Jehowy. Chodzi zatem o naturę Boga. A co do natury Boga, też zacytuję taki fragment z listu do Rzymian, który właściwie nas ukierunkuje w rozumieniu tego, jak podchodzić do natury Boga. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż najpierw Mu coś dał, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. To jest Słowo Boże z listu do Rzymian, 11 rozdział, 33 do 36 wiersza. Uczymy się z niego, że to myśli Pana są objawione w Słowie Bożym. Nie są one w żaden sposób na podstawie ludzkich wyobrażeń. I co objawia nam Pismo Święte? Słowo Boże objawione nam w postaci Biblii mówi wyraźnie i zupełnie odwrotnie niż świadkowie Jehowy. Pismo Święte mówi, że jest tylko jeden Bóg, jeden prawdziwy Bóg. 5 Mojżeszowa 6:4 to mówi. I to jest pierwszy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 wiersz mówi wyraźnie: Jahwech jest Bogiem naszym, Pan jedynie, albo Jahwech jedynie. Mówi Biblia z powtórzonego prawa, albo inaczej 5 Mojżeszowej 6:4. Świadkowie Jehowy twierdzą, że mają więcej niż jednego Boga. I to powoduje, że całkowicie nie zgadzam się z takim fałszywym nauczaniem, bo Biblia mówi wyraźnie, że Bóg jest jeden. Tylko jeden jest Bóg. Jeden prawdziwy Bóg. I Jahwech jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Ten Bóg jest objawiony odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest jeden Bóg. Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ojciec Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Bóg Ojciec jest nam objawiony w Piśmie Świętym jako Jahwech. Pan Jezus Chrystus jest nam objawiony jako Jahwech. Rzymian 10:9 mówi wyraźnie: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I otoczony jest ten werset cytatami ze Starego Testamentu, zarówno przed, jak i po. I te cytaty wskazują, że słowo Pan, umieszczone w Rzymian 10:9, należy rozumieć jako Jahwech. Czyli jeśli byśmy chcieli to odczytać tak, jak apostoł Paweł chciał to nam przekazać, to przeczytamy to: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Jest jeden, jedyny Bóg.
nie jest tak, jak twierdzą świadkowie Jehowy, że jest więcej niż jeden prawdziwy Bóg. To jest pierwszy powód z 40, które mam nadzieję przedstawić, dlaczego nie jestem świadkiem Jehowy. Podstawowa rzecz, którą tutaj musimy pamiętać, to jest taka, że ten jeden, jedyny prawdziwy Bóg przyszedł i stał się człowiekiem, aby umrzeć za twoje i moje grzechy. I teraz, skoro doskonała ofiara na krzyżu Golgoty jest już doskonale wykonana, to na podstawie tej doskonałej ofiary możesz być przyjęty przez Boga i stać się dzieckiem Bożym. Wyznaj Bogu swoje grzechy. Jeśli wyznasz swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści ci grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Czyż to nie jest pewna gwarancja, skoro obiecał to Bóg? Dla mnie jest. I dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy. Bo jeśli, tak jak świadkowie Jehowy, nie wierzyłbym, że jest jeden prawdziwy Bóg, nie mógłbym skorzystać z tego zbawienia. Dziękuję Państwu za uwagę. To jest pierwszy z 40 powodów, dla których nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. Zachęcam do czytania Pisma Świętego, Biblii. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Chętnie podzielę się Nowymi Testamentami bezpłatnymi. Odpowiem na pytania, jeśli jakieś są. Pod filmikiem też można do mnie pisać. Można wysłać też SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088. I być może z tych pytań, które mi zadacie, na część będę umiał odpowiedzieć i podzielić się tym, czego uczę się ze Słowa Bożego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, obiecuję Słowo Boże. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić drugi powód z 40, dla których nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. Czyli 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy, część druga. Ten drugi powód również dotyczy natury Boga. I jest to powód bardzo istotny, ponieważ dotyczy tego, w kogo i komu i dlaczego wierzymy. Nie możemy wierzyć fałszywemu Bogu, bo fałszywy Bóg kłamie. Zatem musimy wierzyć tylko jedynie prawdziwemu Bogu objawionemu w Biblii, w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Nie może być innej podstawy niż tylko ta, która wynika z bezpośredniego objawienia Słowa Bożego. I ten drugi powód brzmi: Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Więc nie zgadzam się tutaj ze świadkami Jehowy, ponieważ Biblia mówi wyraźnie: Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Świadkowie Jehowy twierdzą inaczej. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, nie zgadzam się ze świadkami Jehowy. I to jest drugi z 40 powodów. Co jest podstawą tego mojego twierdzenia, że Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga? Słowo Boże mówi o tym wyraźnie w Izajasza 43:10. Zacytuję teraz Słowo Boże z Izajasza 43 rozdział, 10 wiersz. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwech, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Jahwech, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Widzimy wyraźnie z tego Słowa Bożego,
że Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda z tych trzech osób jest sobie równa co do chwały i co do mocy. Słowo Boże nie czyni żadnej różnicy co do cech między tymi trzema osobami, z wyjątkiem tego, że są to osoby różne od siebie, działające w różnym zakresie. To Syn przyjął postać sługi, postać człowieka i stał się człowiekiem. Stał się podobny do ludzi żyjących w grzesznym ciele. Przyszedł do nas w podobieństwie grzesznego ciała. Pismo Święte wyraźnie objawia: Bóg objawiony został w ciele. I to chodzi właśnie o Jezusa Chrystusa. Bez tego przyjścia jedynego prawdziwego Boga, którym jest Jezus Chrystus, bez tego przyjścia w postaci podobnej do grzesznego ciała, nie byłoby możliwości zbawienia, ponieważ Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy. I Pan Jezus Chrystus umarł w miejsce grzeszników. Grzech został na nim zgładzony w momencie, kiedy został na niego włożony w trzech godzinach ciemności na krzyżu. Ukrzyżowanie dzieli się na dwa takie okresy. Pan Jezus Chrystus na krzyżu wisiał przez 6 godzin, jak świadczy Słowo Boże. I przez pierwsze 3 godziny było jasno. Potem były 3 godziny kompletnych ciemności, kiedy Pan Jezus Chrystus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wtedy był włożony na Pana Jezusa grzech. Wtedy Bóg nie mógł mieć ze swoim Synem, tak jak nie ma nic wspólnego z grzechem, nic do czynienia. Wtedy Pan Jezus Chrystus cierpiał i zgładził nasz grzech, tak jak mówi Piotr, apostoł, że na drzewie zostały te grzechy zgładzone. I Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Zbawicielem. A Izajasza świadczy wyraźnie: ja jedynie, ja jestem Jahwech, oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Czyli to, te słowa wypowiada tutaj Pan Jezus Chrystus. Jeszcze jako przed wcieleniem odwieczny Syn Boży. On tutaj wyraźnie powiedział, że wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwech, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jedynie, ja jestem Jahwech, a oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem objawionym w Starym i Nowym Testamencie. I nie ma innej możliwości. Dlatego nie zgadzam się ze świadkami Jehowy i nie mogę być świadkiem Jehowy i nie jestem świadkiem Jehowy, ponieważ Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Świadczy o tym Izajasza 43:10. Jeśli połączymy to z poprzednim powodem, że Jahwech jest Bogiem naszym, Jahwech jedynie, czyli że jest jeden i jedyny prawdziwy Bóg, co objawiało nam i objawiło nam Słowo Boże z powtórzonego prawa 6:4, to widzimy wyraźnie, że mamy już dwa powody, dla których żaden uczciwy człowiek nie może być świadkiem Jehowy. Serdecznie zapraszam do czytania Biblii, Słowa Bożego, Pisma Świętego. Tam Bóg mówi bezpośrednio do ciebie. To jest Słowo Boże, to Bóg mówi do ciebie. Weź Biblię i zacznij ją czytać, wiedząc, że to Bóg troszczy się o ciebie i dlatego dał Pismo Święte. I możesz się dowiedzieć, co od ciebie Bóg chce. Bóg objawił siebie w Słowie Bożym i tam znajdziesz w Piśmie Świętym, Słowie Bożym, Biblii, jedyną możliwą i podstawową prawdę, drogę zbawienia.
Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Mój adres: czytaj Biblię, Słowo Boże. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Można też do mnie wysłać SMS-a pod numer 791-214-963 lub 739-089-088. Można też napisać e-maila pod adres cms, tak zwana małpa albo ampersand, onet.pl. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj trzecia część cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Trzecia część też dotyczy, trzeci powód też dotyczy natury Boga. Ten powód zatytułować można, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tak uczy nas Biblia, skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tak uczy mnie Biblia, to nie mogę być świadkiem Jehowy. I to jest trzeci powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Czyli Jezus Chrystus jest Bogiem. Świadczy o tym Słowo Boże między innymi w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, oraz w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 wiersz. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz Ewangelii Jana brzmi: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tak mówi Słowo Boże w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu Ewangelii Jana. Widzimy tu wyraźnie, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo to jest jedno z imion Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy wyraźnie, że Słowo Boże świadczy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I nie może być tak, że ktoś, kto to kwestionuje, znajdzie posłuch u kogoś, kto czyta Biblię. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, gdyż Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Drugi fragment, który wziąłem dzisiaj jako taki punkt odniesienia, to jest 20 rozdział Ewangelii Jana, 28 wiersz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. To jest Biblia, Słowo Boże z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 wiersz. Tak, tutaj widzimy wyraźnie, że jeden z uczniów Pana Jezusa rzekł do Pana Jezusa, nazywając Go Panem swoim i Bogiem swoim. Więc jest to jednoznaczne. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. I nie można połączyć miłości do prawdy Słowa Bożego z byciem w takiej grupie jak Świadkowie Jehowy. Z faktu, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, wynika dla nas bardzo ważna kwestia: doskonałość ofiary Chrystusa. Skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i przyjął postać człowieka, Bóg objawiony w ciele, to Jego ofiara jest doskonała i z tego wynika nieograniczone niczym odkupienie. Nie można tego w żaden sposób ograniczać. Chrystus umarł za wszystkich, bez różnicy i bez wyjątku, ponieważ jest Bogiem. Oczywiście Świadkowie Jehowy wymyślają na podstawie ich zaprzeczenia boskości Pana Jezusa bajkę, że rzekomo tylko 144 tysiące są w jakiś sposób, w ograniczony sposób odkupione. Jest to oczywiście błąd wynikający z tego, że nie wierzą w boskość Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ten trzeci powód, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, jest równocześnie fundamentalny, ważny z punktu widzenia tego, że nie można połączyć innych elementów nauczania Świadków Jehowy. Też doskonałość osoby Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nie kłamie, skoro jest Bogiem. Można Mu zaufać.
A skoro nie kłamie, nie może kłamać, bo jest to niezgodne z jego naturą. Zresztą, jeśli on coś mówi, to to od razu z automatu jest prawda, bo on jest prawdą. To też jest ważne, że on ma moc, żeby spełnić, co obiecał, bo jest Bogiem. Więc jeżeli on coś mówi, to jest to od razu możliwe do zrealizowania, bo on jest Bogiem. I nie tylko nie kłamie, bo jest Bogiem, to również ma moc, żeby zrealizować to, co mówi. Jeżeli ja coś powiem, to nawet jeśli mam szczere chęci, ponieważ jestem słabym człowiekiem, to zwyczajnie nawet jeśli naprawdę chciałbym to zrobić i teoretycznie jest to w moich możliwościach, na przykład powiem przyjacielowi, pomogę ci z matematyki, i jest to zadanie, które umiem, i okazuje się, że na przykład jakieś zdrowotne czy inne powody powodują, że nie mogę mu pomóc, bo jestem człowiekiem. Natomiast Bóg tego typu ograniczeń nie ma. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, więc co powiedział, to nie tylko jest to prawdą, ale również jest to wykonalne i wykona to w swoim czasie, kiedy powiedział. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice i trzeba się tego trzymać. I skoro przechodzimy do obietnic, to skoro Jezus Chrystus jest Bogiem, to zbawienie jest za darmo, z łaski, bo On tak powiedział, niezależnie od uczynku, bo On tak powiedział. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, więc ma moc ku temu, żeby kogoś zbawić za darmo, zbawić z łaski, niezależnie od uczynków. Zbawienie jest nieutracalne, bo Pan Jezus powiedział, że zbawienia się nie da utracić. Jest to oparte na Jego boskości. Skoro Jezus jest Bogiem, to nie da się stracić zbawienia. Nie można go stracić, nie można na nie zarobić, nie można zarobić na zbawienie, bo Pan Jezus powiedział, że zbawienie jest za darmo, z łaski. Nie można go utrzymać własnymi siłami, bo to moc Boża, to Jezus Chrystus swoją mocą, mocą Bożą strzeże nawet najsłabszego i najbardziej niegodnego zbawienia, zbawionego, ułaskawionego grzesznika. Więc jeżeli ktoś powątpiewa w boskość Jezusa, to będzie równocześnie przewracał się kolejny klocek domina. Będzie powątpiewał w doskonałość ofiary Chrystusa. Będzie wymyślał, że zbawienie jest jakoś ograniczone, może do jego grupy religijnej, może do jego jakiegoś klubu wzajemnej adoracji, może jakiś będzie wymyślał bzdury, że to jest jakoś niewystarczające dla całego świata. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, wszystkich czasów, za grzech wszystkich ludzi. A ponieważ jest doskonały, jest Bogiem, to jest to prawda. Dlatego nie da się połączyć tego faktu, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, z uczestniczeniem w religii świadków Jehowy. Nie mogę więc być świadkiem Jehowy, ponieważ Jezus Chrystus jest Bogiem. Przypomnę dwa poprzednie cytaty. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali, wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. To Słowo Boże z Izajasza, 43 rozdział, 10-11. I Jahwech jest Bogiem naszym, Jahwech jedynie. To było powtórzonego prawa 6-4. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego. Jeśli macie Państwo pytania, zachęcam do kontaktu. Jako komentarz pod filmikiem można zostawić, albo można wysłać do mnie wiadomość SMS na telefon 739089088, albo napisać czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj czwarty powód, dla którego nie jestem i nie mógłbym być świadkiem Jehowy. Jest to powód, który brzmi: Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony na wieki. Niestety
Będąc świadkiem Jehowy, nie mógłbym podzielać takiego poglądu. A Słowo Boże mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki, bo jest jedynym prawdziwym Bogiem i poza jedynym prawdziwym Bogiem nie ma żadnego innego Boga. I dlatego jest to sprawa bardzo poważna, gdyż zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma szansy być zbawionym poza Panem Jezusem Chrystusem. Skoro On odbiera cześć na zawsze od każdego, to On ma moc uratować, ma moc zbawić, ma moc wyratować, ma moc pomóc we wszystkich potrzebach każdego człowieka. I dlatego jest to kluczowa rzecz, która uniemożliwia mi, aby być świadkiem Jehowy. Zobaczmy na trzy miejsca ze Słowa Bożego, które pokazują, że Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony na zawsze, na wieki. Po pierwsze, Mateusza 28 rozdział, 9 wiersz i 17 wiersz. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, od 9 wiersza do 17. Ja oczywiście przeczytam z tego przekładu, to jest Trinitarne Towarzystwo Biblijne z Londynu. Bardzo dobry przekład, tak zwana Biblia Warszawska, zanim powstała cała Biblia Warszawska w 1975 roku wydana, to ten przekład nosił nazwę wydawnictwa o nazwie Biblia Warszawska, choć powstał tylko sam Nowy Testament. Czasami to tłumaczenie jest przedstawiane jako tłumaczenie Bolesława Goetze, choć Bolesław Goetze jedynie jest odpowiedzialny za jedną z edycji tego tłumaczenia, którą wydawało Zjednoczony Kościół Ewangeliczny przez wiele lat i to był przekład, który był przez nich wydawany. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać taki Nowy Testament, to kilkoma jeszcze dysponuję, chętnie się podzielę. Wystarczy do mnie na numer 791-214-963 wysłać życzenie z informacją. Jeśli będę miał możliwość, to prześlę bezpłatnie, bez żadnych powiązań czy przymuszeń z mojej strony. Jest to całkowicie wolna oferta. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 9 wiersz. A gdy szły, aby oznajmić uczniom Jego, oto Jezus zaszedł im drogę, mówiąc, bądźcie pozdrowione. A one, przystąpiwszy, uchwyciły się nóg Jego i oddały Mu pokłon. Wyraźnie widzimy, że mamy tutaj Pana Jezusa Chrystusa i te kobiety oddały Mu pokłon. Zawsze w Biblii, na kartach Starego i Nowego Testamentu, ilekroć osoba nieuprawniona otrzymywała pokłon, bito jej pokłon, przeganiała te osoby jako osoby, które nie powinny jej oddawać pokłonu. Pan Jezus przyjmuje ten pokłon, bo mu się po prostu należy. On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jedynym Bogiem, poza którym nie ma Boga. I Mateusza 28 rozdział, 17 wiersz. A ujrzawszy go, oddali mu pokłon. I tutaj widzimy wyraźnie, że uczniowie oddali pokłon Panu Jezusowi. Jednoznacznie Pan Jezus przyjmuje tą cześć i chwałę, bo jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Drugie takie miejsce, którym chciałbym dzisiaj się zająć, to list do Hebrajczyków, rozdział 1, wiersz 7. Tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że to Bóg Ojciec nakazuje czcić Jezusa. A kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi, a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. To jednoznacznie pokazuje, że również fałszywa jest nauka niektórych ludzi takich jak Adwentyści Dnia Siódmego czy Świadkowie Jehowy twierdzący, że Jezus jest aniołem.
Nawet bezczelnie nadają mu jakieś imię, Michał czy coś podobnego. Jest to całkowita bzdura, skoro wszyscy aniołowie Boży mają oddać cześć Panu Jezusowi, to w tym anioł Michał ma oddać cześć Panu Jezusowi. Nie ma innej możliwości. I ten fragment jest bardzo ciekawy. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków bardzo zachęcam, żebyście sobie przeczytali. Jest to miejsce, w którym Bóg Ojciec modli się do Syna. Bardzo ciekawe. Uwielbia go. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Tak modli się Bóg Ojciec do Syna. Ja wiem, że to brzmi dla kogoś, kto sobie wyobraża Jezusa jako mniejszego od Ojca, jako coś niesamowitego, ale właśnie takie coś Biblia zapisała w pierwszym rozdziale Hebrajczyków, że Bóg Ojciec modli się do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Bóg Ojciec nazywa Jezusa Bogiem i to jest Jego Bóg. I jeżeli ktoś próbuje coś ze Słowa Bożego ująć lub dodać, Słowo Boże jest jak obosieczny miecz. Te same ostrze, które chcesz użyć do tego, żeby walczyć z Bogiem, to samo ostrze cię skaleczy. I może przeczytam ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Bóg, który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił, który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem swojej mocy, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, tym przedniejszy od aniołów, im zacniejsze od nich odziedziczył imię. Albowiem komuż kiedy z aniołów rzekł: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. A kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: A niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I o aniołach powiedziano: Który aniołów swoich czyni wiatrami, a sługi swoje płomieniem ognia. A o Synu, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Przetoż namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela nad uczestników Twoich. I Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zwiotrzeją i jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione, ale Ty tenżeś jest i lata Twoje nie ustaną. A do kogóż kiedy z aniołów rzekł: Siądź po prawicy mojej, dopóki nie położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Czyż nie wszyscy są duchami służebnymi posyłanymi na posługę z powodu tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Więc widzimy, jaki zaskakujący jest ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Nie tylko w szóstym wersecie widzimy wyraźnie, kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: A niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży, to jest życzenie Boga Ojca. Mamy też, co Bóg Ojciec mówi o Synu. Mówi: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. I dziesiąty wiersz, gdzie tutaj jest cytat ze Starego Testamentu, czyli słowo Panie, powinniśmy odczytywać jako Jahwech, lub jeżeli zastosujemy nomenklaturę Świadków Jehowy, Jehowa. Czyli tutaj dziesiąty wiersz brzmi w Nowym Testamencie: I Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. To mówi Bóg Ojciec do Syna, do Boga Syna. Ale jeżeli
Pamiętamy, że w oryginale hebrajskim jest tutaj zamiast słowa Panie Jahwech albo Jehowa, to odczytać możemy to tak, że Bóg Ojciec modli się do Boga Syna w ten sposób. Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Albo ta modlitwa brzmi w wersji Świadków Jehowy tak. Jeśli byśmy konsekwentnie stosowali ich regułę nazywania Boga Jahwech Jehową. I tyś, Jehowa, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tłumaczenie Jehowa ma swoje uzasadnienie w Biblii Gdańskiej, dlatego ja nie czepiam się tego, że to jest forma poprawna czy niepoprawna. Mamy wyraźnie pokazane, że Jezus przez Boga Ojca jest nazywany Jahwech. Jahwech. Jest nazywany tron Twój, o Boże. Ale zgodnie z dzisiejszym odcinkiem chcemy pokazać, że należy Mu się pokłon. I szósty wiersz mówi, a kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi, a niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Czyli wszyscy aniołowie Boży oddają cześć i chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. I też Syn jest nazywany przez Boga Ojca Bogiem, którego tron jest na wieki wieków, i jest nazywany Jahwech. Tyś, Jahwech, na początku gruntował ziemię. To oczywiście nie jest zaskakujące, bo w Rzymian 10:9 jest napisane, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Rzymian 10:9 jest ciekawym miejscem, bo jest otoczone przez miejsca ze Starego Testamentu, gdzie słowo Panie jest to cytat z miejsc Starego Testamentu, gdzie pada słowo Jahwech. Jahwech i wtedy Rzymian 10:9 należy rozumieć, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I właśnie szósty wiersz, gdzie mamy wyraźnie powiedziane w Hebrajczykach, pierwszy rozdział, szósty wiersz, że należy oddawać Jezusowi cześć, nie jest zaskakujący, skoro to jest jedyny prawdziwy Bóg, poza którym nie ma Boga. Trzecie miejsce, które chciałbym dzisiaj przeczytać, żeby ten mój czwarty powód, dla którego nie jestem i nie mógłbym nigdy być świadkiem Jehowy, to ten czwarty powód brzmi Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony. Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki. I objawienie, piąty rozdział, od 6 do 12 wiersza. Czytam. I spojrzałem, i oto w środku między tronem i czworgiem zwierząt, między starcami stał baranek, jakby zabity, mając 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchów Bożych posłanych na wszystką ziemię. I przyszedł i wziął księgę z prawej ręki siedzącego na tronie, i gdy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, a każdy z nich miał cytrę i czaszę złotą, pełną wonnego kadzidła, które są modlitwami świętych. I śpiewali nową pieśń, mówiąc, godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć z niej pieczęcie, boś był zabity i odkupiłeś nas Bogu krwią swoją, ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu i królować będziemy na ziemi. I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów około tronu i około zwierząt i starców i była liczba ich 10 000 razy 10 000 i 1000 000. Mówiących głosem wielkim, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Widzimy, że Pan Jezus, nazywany tutaj barankiem, jest godzien
wziąć moc, bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Dlaczego? Dlatego, że Jego doskonała ofiara na krzyżu Golgoty wystarczyła, żeby usprawiedliwić każdego grzesznika, który przyszedł do Niego. Bo Słowo Boże świadczy wyraźnie, że Bóg przeznaczył wszystkich na zagładę. Z tego powodu, że każdy zgrzeszył. Tak mówi list do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy pojedynczy człowiek zgrzeszył. I jeśli by Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię i nie umarł na krzyżu Golgoty, wszyscy byliby zginęli tak, jak zasłużyli. Każdy z nas na własną drogę zboczył i szedł do piekła. I każdy zasłużył na piekło. Ale Pan Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka. Stał się podobny ludziom. Stał się podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie znał. I na krzyżu Golgoty, gdy wisiał, w 3 godzinach ciemności został na niego włożony grzech. Bóg wtedy się od niego odwrócił, bo jest powiedziane: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak wołał Pan Jezus Chrystus. Bo wtedy Bóg nie mógł mieć nic wspólnego z grzechem, który był włożony na Pana Jezusa. Pan Jezus został, można powiedzieć obrazowo, uczyniony grzechem. I wtedy na Niego zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa, w wolny sposób może skorzystać z tej doskonałej ofiary, całkowicie wystarczającej do zbawienia każdego jednego człowieka, który przychodzi do Pana Jezusa i prosi o przebaczenie. I teraz, jeżeli taka doskonała ofiara została złożona przez Pana Jezusa Chrystusa, to człowiek wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy, to taki człowiek staje się w oczach Bożych święty, sprawiedliwy, niewinny, tak jakby nigdy nie zgrzeszył. A wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostały złożone, włożone na Pana Jezusa Chrystusa w tych 3 godzinach ciemności. To była doskonała ofiara za grzech. Pan Jezus Chrystus został potem złożony do grobu już po śmierci i 3. dnia zmartwychwstał i później, jak wstąpił do nieba, po pewnym czasie zesłał Ducha Świętego, który dzisiaj przekonuje każdego o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I dlatego nie ma nikt wymówki, kto nie chce przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś zobowiązany do posłuszeństwa Ewangelii, która mówi: ratuj się spośród tego złego i przewrotnego pokolenia. To złe i przewrotne pokolenie całe idzie na zagładę. Ty też z nim idziesz na zagładę, jeśli jeszcze nie przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa. Zasłużyłeś na tą zagładę, ale nie musisz iść do piekła, bo Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. On wziął na siebie twój grzech. Masz pełną wolność, żeby przez Jezusa przyjść do Boga. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak jak za dni Noego było widać wyraźnie, że każdy, kto zgrzeszył, zginąć miał w wodach potopu i wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy mieli być zgładzeni wodami potopu. Ale wyjątkowo Noe znalazł łaskę w oczach Pana, to mówi nam 8. werset. I później, po narodzeniu na nowo, Noe zaczął żyć już w oczach Bożych sprawiedliwym życiem. Ono może nie było sprawiedliwe w oczach ludzi, ale Bóg widział tą sprawiedliwość przypisaną mu, sprawiedliwość Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, świętego, sprawiedliwego. I Pan Jezus Chrystus stał się Jego Zbawicielem. I wtedy widzimy też, że Noe zbudował w posłuszeństwie Arkę i razem z 7 innymi członkami rodziny został uratowany. Mimo, że wyrok był na cały świat. Dzisiaj wyrok jest na cały świat.
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nikt nie ma wymówki. Wszyscy co do jednego są przeznaczeni na zagładę, ale pojedyncze osoby, oby nawet wszyscy, mogą skorzystać z usprawiedliwienia Pana Jezusa Chrystusa. Pojedyncze niestety osoby to są i wąska jest ścieżka wydeptana przez tych, którzy uciekają przed gniewem Bożym. Lepiej by było, gdyby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I dlatego Jezus złożył doskonałą ofiarę za każdego, nie tylko za 144 tysiące, jak uczą świadkowie Jehowy. Nie ma czegoś takiego jak ograniczone odkupienie. To jest całkowita pomyłka. Pan Jezus Chrystus umarł za każdego, żeby, tak jak tutaj czytaliśmy, każdy mógł się stać rodem królewskim i kapłańskim Boga. Bóg chce mieć pełne niebo, nie tylko ograniczoną liczbę, jak cię nauczono w strażnicy być może. To jest poważny błąd. Więc podsumowując, mój czwarty powód, dlaczego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy, to jest taki, że Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki. Podzieliłem się z Państwem trzema fragmentami z Mateusza 28 rozdział, z Hebrajczyków 1 rozdział i z Objawienia Jezusa Chrystusa 5 rozdział. Zachęcam do czytania Biblii, nie tylko tych fragmentów, które podaję. Czytajcie całą Biblię, Słowo Boże, po kolei, od 1 Mojżeszowej, 1 rozdziału do 22 rozdziału Objawienia Jezusa Chrystusa. Naprawdę Słowo Boże może obdarzyć was mądrością ku zbawieniu. Jest to cenne. Nie ufajcie żadnym ludziom. Nie ufajcie mi. Ufajcie tylko Słowu Bożemu, Biblii, Pismu Świętemu. Nikt z ludzi nie ma prawa dzisiaj przewodzić jak tylko i wyłącznie Pismo Święte. Tylko Biblia. Tylko Słowo Boże. Trzymajcie się tego. Bo Bóg dał na czas dzisiejszy teraźniejszą prawdę, którą jest Słowo Boże, Biblia, którą masz w twoim własnym języku. Jeśli macie pytania, piszcie komentarze pod filmem. Możecie też wysłać SMS-a na numer 739-089-088 albo napisać do mnie na adres czytaj Biblię, skrytka 31-63-500. Ostrzeszów. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić piąty powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Piąty powód z 40. Jest to zatem piąty odcinek. I ten piąty powód brzmi: wszyscy muszą oddawać cześć synowi, tak jak ojcu. Czyli jest to jednoznaczna informacja, z jakiego powodu nie mogę być świadkiem Jehowy, ponieważ ja uważam, że wszyscy mamy obowiązek tak czcić syna, jak należy czcić ojca. Mowa tu oczywiście o Syna Bożego i o Boga Ojca. Bóg Ojciec i Bóg Syn są należni tej samej, takiej samej chwały. Nie należy pomniejszać ani jednego, ani drugiego. I tutaj mamy cztery miejsca ze Słowa Bożego, którymi możemy się tym zająć. Pierwsze z nich jest oparte na Jakuba, rozdział 2. Drugie miejsce z Jana, Ewangelii Jana, 5 rozdział, 23 wiersz. Trzecie miejsce to Objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 5, wiersze 13 i 14 i z listu do Filipian, rozdział 2, wiersz 10. Będę opierał się na tekście tego Nowego Testamentu. Jeśli macie życzenie, to mam kilka egzemplarzy, chętnie się podzielę. Proszę napisać do mnie na numer 791-214-963 albo wysłać SMS-a, albo w komentarzu
do tego materiału. Możecie zostawić informacje, na jaki numer mam oddzwonić, albo odpisać, albo na jakiego e-maila, i wtedy chętnie wyślę, jeśli będę mógł, papierową wersję bezpłatnie tego Nowego Testamentu, wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie. Jest to moim zdaniem najlepszy przekład Nowego Testamentu, jaki obecnie mamy w języku polskim. I pierwsze z tych miejsc to jest miejsce z Jakuba, rozdział 2. List do Jakuba był kierowany do ludzi, którzy zgromadzali się w synagogach, i jest tam wyraźnie powiedziane, żeby nie czynić różnicy między osobami Boga przy wyznawaniu swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Może przeczytam to miejsce. Bracia moi, miejcie wiarę w pełnego chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie czyniąc różnicy między osobami, albowiem gdyby wszedł do zgromadzenia waszego mąż mający pierścień złoty w szacie świetnej, a wszedłby też i ubogi w nędznym odzieniu, i wejrzelibyście na tego, co ma świetną szatę, i rzeklibyście mu, ty siądź tu dobrze, a ubogiemu byście rzekli, ty stań tam albo siądź tu u podnóżka mego, to czyżeście nie uczynili różnicy w sobie i nie stali się sędziami mającymi złe myśli? Słuchajcie, bracia moi mili. I tutaj wyraźnie jest pokazana taka kwestia na zasadzie przypowieści. Jakub mówi, że jeśli do ich zgromadzenia, tutaj jest w ogóle słowo synagogi, do waszej synagogi, gdyby przyszło dwóch ludzi, jeden świetnie, pięknie ubrany, to jest odniesienie do Boga Ojca, którego oglądamy zazwyczaj w postaci splendoru, postaci pełnej chwały boskości. I Bóg Ojciec nie poniżył się, nie zszedł na ziemię, nie przyjął postaci człowieka, nie stał się podobny ludziom, nie stał się ubogi, aby nas ubogacić swoim ubóstwem. A Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, będąc Bogiem, poniżył się i przyszedł jako ubogi. I Jakub tutaj zwraca uwagę, no nie możecie czynić różnicy między osobami Boga. Bóg Ojciec jest równy Bogowi Synowi. Bóg Syn jest równy Bogu Ojcu. Co z tego, że naturalnymi oczami widzieliście Jezusa jako niewolnika, jako poniżonego, jako tego, który był ubogi między nami? Nie był to wygląd, który mógłby się nam podobać. Mimo że on był najpiękniejszy wśród ludzi, to mimo to ludzie zeszpecili go, katując i mordując, i był zmarnowany przez nas, przeze mnie, przez każdego człowieka. I nikt z nas nie jest bez winy w tej zbrodni, której dokonaliśmy na Jezusie Chrystusie. I właśnie tutaj widzimy, że Jakub przestrzega, nie czyńcie różnicy w wyznawaniu wiary. Nie możecie. To tak jakbyście, i podaję przykład, miliardera posadzili w pierwszej ławce, a ubogiego brata, który jest tak samo odkupiony w Chrystusie, posadzili sobie na końcu. To jest niewłaściwe i dlatego w chrześcijańskim zborze wszyscy są równi. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Wszyscy bracia są równi i jeżeli ktoś ma dar, może się okazać, że ten bogaty słucha i się uczy od tego biednego, najprostszego brata, który nie ma nawet co do garka włożyć i u którego się nie przelewa. A on jeździ na zgromadzeniu najlepszym samochodem, może Maybachem, może Lamborghini, może jakimś innym samochodem godnym tutaj po prostu zazdrości ziemskich zazdrośników. Ale jeżeli nie ma bogactw w postaci umiejętności wykładania Słowa Bożego, a ten prosty brat, który na co dzień jest prostym bratem, prostym człowiekiem wykonującym prostą pracę, nie przelewa mu się ekonomicznie, ale za to zna Słowo Boże, bo Duch Święty zdecydował, że to on ma być obdarowany w wykładzie Słowa Bożego, to wtedy ten bogaty, mądry człowiek, często prowadzący wspaniałe biznesy, siedzi i się uczy od prostego wierzącego. Jest to normalne w zborach chrześcijańskich. Dlatego
Wracając do naszego tematu, wszyscy muszą oddawać cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Ojciec i syn są równi. I mam nadzieję, że ten przykład z Jakuba jasno to pokazuje, ale są też miejsca, które dodatkowo dzisiaj weźmiemy pod uwagę. Jana, 5 rozdział, 23 wiersz. To jest Ewangelia według świętego Jana. I tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie, aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Czyli widzimy, że tak samo jak czcimy Syna, tak samo mamy czcić Ojca. Tak powiedział Pan Jezus. Na tym można by zakończyć ten odcinek. Więc to jest piąty powód, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy, ponieważ wszyscy muszą oddawać cześć Synowi, tak jak Ojcu. Świadkowie Jehowy tego tak nie uczą. Kolejne miejsce, które obiecałem, że weźmiemy pod uwagę, to jest miejsce z objawienia Jezusa Chrystusa, rozdział 5, wiersz 13 i 14. I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące, siedzącemu na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I czworo zwierząt rzekło, amen. I 24 starców upadło i oddali pokłon żyjącemu na wieki wieków. Widzimy tutaj, że w niebie chwała jest oddawana na równi tak samo Synowi, jak i Ojcu. I możemy z tego brać przykład. I kolejne miejsce, które jest bardzo podobne do tego, czego uczy nas drugi rozdział Jakuba, czyli Filipian, rozdział drugi. Filipian, rozdział drugi. Tutaj drugi rozdział, 10 wiersz. Aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią. Widzimy wyraźnie, że wszyscy mają klękać na imię Jezusa. Wszyscy, którzy są pod ziemią, wszyscy, którzy są na ziemi i wszyscy, którzy są na niebiosach. Czyli wszędzie, bo nie ma jakiegoś miejsca, które nie jest na niebiosach, albo nie jest na ziemi, albo nie jest pod ziemią. Nie ma innego miejsca, które by takie nie było. Zatem widzimy wyraźnie, że nawet diabeł uklęknie na imię Jezusa i odda mu pokłon. I będzie musiał to zrobić, jeśli nie będzie tego po prostu któryś człowiek chciał zrobić za życia, to trafiając do jeziora ognia i siarki przed tym zdarzeniem będzie musiał niedobrowolnie pod przymusem oddać chwałę Jezusowi. Więc lepiej teraz za życia już stać się Jego sługą uległym i zginać kolano na imię Jezusa. Bo i tak zegniesz kolano na imię Jezusa, jeśli tego nie robisz tak raz. Jeśli teraz nie czcisz Syna tak jak Ojca, albo wręcz nie czcisz w ogóle Syna, to prędzej czy później będziesz musiał to zrobić. I ten drugi rozdział Filipian, tak jak mówiłem, jest bardzo podobny do drugiego rozdziału Jakuba. Tutaj widzimy od 5 wiersza. Chrystus Jezus, który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc widzimy piękny fragment, który mówi nam, że Jezus będąc w postaci Bożej, będąc Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poniżył samego siebie, przyjął postać podobną do człowieka, z wyjątkiem grzechu stał się podobny ludziom i sam siebie uniżył. Uniżył sam siebie. Po co? Po to, żeby złożyć doskonałą ofiarę za twoje i moje grzechy. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i to jest całkowicie wystarczające do
uratowania każdego człowieka. Nie jest prawdą, że tylko 144 tysiące będą zbawione. Prawdą jest to, że to jest nieograniczone, nielimitowane odkupienie Pana Jezusa. Widzimy to doskonale w przypowieści, gdy widzimy człowieka, który znalazł piękną perłę lub skarb i co zrobił? Kupił całą rolę i sprzedał wszystko, co miał. Pan Jezus wszystko sprzedał, co miał, żeby ten skarb mieć. I to jest dokładnie tak samo, że widzimy, że Pan Jezus Chrystus kupił całą rolę, czyli cały świat. Za wszystkich umarł. Dla każdego wystarczy ta doskonała ofiara. I to, że każdy może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa po zbawienie, jest prawdą. Dlatego nie zlekceważ tego. Bóg przemawia do każdego raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. Nie będziesz miał żadnej wymówki. Zawsze do każdego, chociaż jeden raz w życiu, Bóg przemawia i go przekonuje. I jeżeli to zlekceważysz, Bóg jest wielkim królem. Jest tym, który jest Panem nieba i ziemi. On nie będzie w nieskończoność wysyłał do ciebie poselstwa, jeśli uzna, że jeden raz wystarczy. I wtedy, jeżeli ten jeden raz podepczesz, to już nie będzie być może drugiej szansy. Bóg nie zobowiązuje się do tego, że będzie w nieskończoność do ciebie wysyłał poselstwo. Ty jesteś zobowiązany przyjąć poselstwo za pierwszym razem, gdy je słyszysz. Jeśli nie przyjmiesz łaski Bożej, jeśli nie przyjmiesz tego, że Jezus umarł za twoje grzechy, jeśli nie przyjdziesz do Pana Jezusa po zbawienie, jeśli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. To nie są żarty. To jest bardzo poważna sytuacja. To jest sytuacja bez neutralnego gruntu. Nie możesz stać na neutralnym gruncie. Albo przyjmujesz ofiarę Pana Jezusa Chrystusa jako wystarczającą do zgładzenia twoich grzechów, albo idziesz na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki, bo Bóg cały świat przeznaczył na zagładę, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale nie każdy musi być zgładzony. Każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa po zbawienie, każdy, kto powie Bogu, że ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest odkupem za mnie, to wtedy taka osoba na podstawie tej doskonałej ofiary na krzyżu może być pojednana z Bogiem i nie musi iść na słuszny sąd wieczny w jeziorze ognia i siarki, gdzie będzie dręczona taka osoba dniem i nocą na wieki wieków, jeśli tam trafi. Piekło nie jest przygotowane dla ludzi, jest zgotowane diabłu i jego aniołom. Są tam nieludzkie warunki, ale niestety znajdą się tam ludzie, którzy odrzucili i podeptali ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Nie bądź jednym z nich. Pan Jezus Chrystus umarł za każdego, skosztował śmierci za każdego, tak mówi list do Hebrajczyków. I to jest oczywisty fakt. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jesteś zobowiązany skorzystać z tego poselstwa, które Bóg wysłał do ciebie, przemówił do ciebie w Panu Jezusie Chrystusie. Więc podsumowując, powód piąty z 40, dla których nie jestem, nie mogę być świadkiem Jehowy. Wszyscy muszą oddawać cześć Synowi, tak jak Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Taka sama cześć i chwała należy się Panu Jezusowi Chrystusowi, co Bogu Ojcu. Zachęcam do czytania Słowa Bożego. Jeśli masz pytania, możesz do mnie napisać SMS-a na numer 739089088 albo pod filmikiem napisać komentarz i ja chętnie wtedy się do tego komentarza w miarę możliwości czasowych odniosę. Jeśli będą jakiekolwiek pytania, można je też kierować pisemnie na adres Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj szósty powód z 40, dla których nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Ten szósty powód brzmi: Jezus jest tym jestem z drugiej Mojżeszowej 3:14. Jest to bardzo ważny punkt, który uniemożliwia mi bycie świadkiem Jehowy, ponieważ świadkowie Jehowy odrzucają to, że Jezus Chrystus jest Jahwech, ku chwale Boga Ojca. Jest to całkowicie bariera nie do przebycia. I co jest napisane w 2 Mojżeszowej 3:14? Przytaczam. A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jahwech posłał mnie do was. Czyli jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus Chrystus jest tym jestem z 2 Mojżeszowej 3:14, co widzimy w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 58 wiersz. I tutaj przeczytam to miejsce. Rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Widzimy wyraźnie. Pan Jezus Chrystus jest tym jestem, jam jest, jestem z 2 Mojżeszowej 3:14. Ma to bardzo ważne znaczenie, bardzo duże znaczenie, ponieważ dzięki temu możemy mieć pewność, że Jezus Chrystus ma moc, aby zbawić, bo to jest ten sam Bóg, który był jeszcze przed Abrahamem. To jest ten sam Bóg, który był z Mojżeszem. To jest ten sam Bóg, który objawił się w ciele osobie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem znanym nam z Nowego Testamentu i ze Starego Testamentu. Słowo Boże nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. To jest właśnie powód, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy, gdyż świadkowie Jehowy odrzucają to świadectwo Pisma Świętego. Jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest tym jestem i to nie może być rzeczą, którą moglibyśmy dyskutować. Jest to też istotne z punktu widzenia pewności zbawienia. Jeśli Pan Jezus jest tym jestem, to ja mogę mieć pewność, że Pan Jezus jest w stanie i chętnie zbawi mnie raz na zawsze, że zbawienie jest nieutracalne, że nie ma żadnej możliwości, aby Pan Jezus Chrystus mógł zawieść. Gdy On mówi: kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz, to wiem, że mówi to, co jest prawdą i że On wie, co mówi, że to nie są jakieś puste słowa. Jeśli Pan Jezus mówi, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego i jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to jest to dla mnie od razu pewność, że Pan Jezus jako ten, który jest zawsze ten sam i na wieki, że On wie doskonale, co mówi i że to jest prawda, bo można Mu zaufać, skoro On jest tym samym Bogiem, który był przed Abrahamem, On jest tym samym Bogiem, który jest tutaj w 2 Mojżeszowej 3:14 wymienione i On jest tym samym Bogiem, który gdziekolwiek na kartach Biblii występuje jako Jahwech. Rzymian 10:9 mówi wyraźnie: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tak samo uczy Hebrajczyków, 1 rozdział, 10 wiersz, gdzie ojciec modli się do syna, mówiąc: Ty, Jahwech, na początku ugruntowałeś ziemię. I to jest bardzo ważne, to jest istotne, żeby nie zapominać o tym. Ja teraz jeszcze znajdę to Hebrajczyków, 1 rozdział, 10 wiersz, bo chcę się upewnić, czy dobrze z pamięci zacytowałem. Jest to bardzo istotne, że Jezus jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki. On się nie zmienia. On z łaski Bożej skosztował śmierci za każdego. Nie ma żadnego możliwego zachwiania. O, jest tutaj: Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich.
Gdy w Piśmie czytamy pierwsze słowa Biblii, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to wiemy, że te słowa są o Panu Jezusie. To Pan Jezus jest tym Bogiem. Na początku stworzył Jezus niebo i ziemię. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku stworzył Jezus niebo i ziemię. I jest to kluczowa prawda, dzięki której możemy mieć niezachwianą ufność i niezachwianą pewność. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, proszę piszcie na adres czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz też do mnie napisać SMS-a na adres telefoniczny, na numer telefoniczny 739-089-088. Oraz, jeśli sobie życzysz, mogę Ci sprezentować, jeśli jeszcze będą, Nowy Testament, który jeszcze w kilku egzemplarzach mam, chętnie się podzielę, nieodpłatnie, tylko muszę dostać informację, na jaki adres wysłać tą książkę. I bardzo serdecznie pozdrawiam, z Bogiem. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj mam zamiar przedstawić Państwu siódmy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Siódmy z 40 powodów. Ten siódmy powód brzmi: Jezus jest pierwszym i ostatnim, czyli coś, co jest podważane przez świadków Jehowy i im podobne grupy. Dlaczego uważam, że Jezus jest pierwszym i ostatnim i jakie to ma dla mnie znaczenie? Znajdujemy informacje o tym, kto jest pierwszym i ostatnim w Izajasza 44, werset 6. 44 rozdział Księgi Izajasza, werset 6. Brzmi on tak. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel. Pan zastępów, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Tak właśnie mówi Słowo Boże, że Jahwech, Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel jest pierwszym i jest ostatnim. I o tym, że to jest Pan Jezus Chrystus, dowiadujemy się z Objawienia 22:13. 22:13 Księga Objawienia Jezusa Chrystusa. Objawienie 22:13 zawiera w sobie wyraźne świadectwo Słowa Bożego, które brzmi: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. I kto to mówi? To mówi ten, który przyjdzie wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, bo tak mówi 12 werset poprzedzający to oświadczenie. I to jest wyraźnie Pan Jezus Chrystus. I to, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, jest gwarancją zbawienia. Bo On już przed założeniem świata wiedział, brał udział w przygotowaniu planu zbawienia. Już wtedy było przewidziane, że baranek zostanie złożony na doskonałą ofiarę za moje grzechy. Dlatego jest to dla mnie istotne, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy, ale też jest ostatni. I On jako ostatni będzie pilnował aż do końca mojego bezpieczeństwa. Dlatego ono jest oparte na Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni. I jest gwarantem zbawienia również dla Ciebie, bo Ty jako grzesznik, jako ten, który zgrzeszyłeś, podobnie jak ja, każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas zasługuje na wieczne potępienie w jeziorze ognia. Natomiast to, że zasługujesz na wieczne płomienie w jeziorze ognia, na karę wiecznego piekła, nie oznacza, że musi się tam znaleźć Twoja osoba. Bo ja też zasłużyłem tak samo i Pan Jezus Chrystus obiecał mi niebo, dlatego że jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa,
A ja uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa w 1990 roku, w czerwcu. To jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ten jest zbawiony, uratowany od należnej mu kary piekła wiecznego i wtedy staje się częścią Królestwa Bożego, staje się częścią nieba. Moja ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekuję, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni moje znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I to samo może być Twoim udziałem. Pan Jezus jest pierwszy i ostatni. On jest Jahwech. On jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Zbawiciela. I właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni, możesz Mu zaufać. On w całości jest w stanie dopilnować Twojego zbawienia. On nie tylko umarł na krzyżu za Ciebie, nie tylko zmartwychwstał. On również jako pierwszy brał udział w naradzie Bożej. Kto nam pójdzie, oto jestem, poślij mnie. Mamy to wyraźnie zapisane w Izajasza 6 rozdział, że wtedy Jezus Chrystus zaplanował, że przyjdzie na ziemię złożyć ofiarę za Twoje grzechy. W tych 3 godzinach ciemności na krzyżu były włożone Twoje grzechy na Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo, że aż jest powiedziane, że On stał się grzechem za Ciebie. On się stał grzechem za mnie. On się stał grzechem za każdego, który zboczył na własną drogę, czyli za każdego, który choć raz zgrzeszył. I ta doskonała ofiara Chrystusa, ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do zbawienia każdego. Do zbawienia każdego, nie tylko 144 tysięcy, jak uczy Towarzystwo Strażnica. To zbawienie jest nielimitowane, nieograniczone. Wszelkie próby ograniczenia doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa to jest mylne wyobrażenie, ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. To jest Jego przeznaczenie dla każdego człowieka, więc to, że Ty sam siebie przeznaczyłeś na zagładę przez to, że zgrzeszyłeś, to jest jedno przeznaczenie, ale to przeznaczenie możesz zmienić na Boże przeznaczenie, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to przeznaczenie stanie się Twoim udziałem. Staniesz się częścią Królestwa Bożego. Staniesz się obywatelem nieba. Staniesz się mieszkańcem nowego niebiańskiego Jeruzalem. Będziesz miał chwałę Bożą przypisaną na zasadzie podwójnego przypisania, bo Panu Jezusowi Chrystusowi przypisano Twój grzech, a w zamian za to jest możliwe, że Tobie, jeśli będziesz pokutował, jeśli porzucisz swój grzech, jeśli zwrócisz się do Pana Jezusa, powiesz Mu: Panie Jezu, ratuj, Boże, zgrzeszyłem, bądź miłości w mnie grzesznemu, to wtedy jest możliwe, że to stanie się Twoim udziałem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Możesz być raz na zawsze nieutracalnie zbawiony, bo Pan Jezus Chrystus w całości wszystko wykonał, w całości wszystko zapłacił za Ciebie. Więc to, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, według Słowa Bożego, uniemożliwia mi bycie świadkiem Jehowy. Nigdy nie byłem świadkiem Jehowy właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni. Tak Słowo Boże mówi. Nie jestem świadkiem Jehowy i nie będę świadkiem Jehowy, bo jest to niemożliwe, żeby pogodzić z nauką strażnicy Słowo Boże, które wyraźnie zaświadcza, że Pan Jezus Chrystus jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni i On gwarantuje moje zbawienie aż do końca. Dziękuję Państwu za uwagę serdecznie. Zachęcam Was do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli macie życzenie, jakieś pytania, proszę pisać to w komentarzach pod filmikiem albo SMS-em na numer 739089088 lub tradycyjną pocztą na adres Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 8. odcinek z serii
40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Dzisiaj powód ósmy. I ten powód ósmy brzmi: Syn Boży jest wieczny. Nie mogę być świadkiem Jehowy, dlatego że Biblia uczy mnie, że Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, jest wieczny. On od zawsze był, a nie jest tak, jak uczą świadkowie Jehowy, że kiedyś tam sobie powstał. Jest to oczywisty fakt, który chciałbym wykazać na podstawie Izajasza 9, rozdział 6, wiersz oraz Michała 5:1 albo Michała 5:2 w zależności od numeracji Biblii, którą stosuje dany przekład. I dzisiaj wyjątkowo posłużę się tłumaczeniami świadków Jehowy, czyli Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. W żadnym wypadku nie polecam tego przekładu. I tutaj, jak widać, to jest mój egzemplarz. Zęby zjadłem na tym przekładzie. On jest podkreślany, mocno zużyty, dlatego że analizując jakąkolwiek fałszywą naukę, czy też naukę, która nas w jakiś sposób zainteresowała, należy wziąć pod uwagę źródło, jakim jest Słowo Boże, Biblia, ale też materiały danej grupy. I dlatego, jeżeli świadkowie Jehowy któregoś dnia próbowali mnie przekonać do swojej religii, to zaopatrzyłem się w ich literaturę, w ich przekłady, które mi udostępnili. Dopiero kiedy zdecydowałem, że to nie jest to, wszystko schowałem w takim gorącym piecu i wyleciało to z dymem. Natomiast wcześniej było to przeze mnie dokładnie przestudiowane. Jedynie tam zostawiłem sobie ten przekład pism chrześcijańskich, pism greckich w przekładzie Nowego Świata i Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata, żeby mieć punkt odniesienia właśnie do takich nagrań jak to dzisiejsze. I pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to przeanalizowałem ich, na przykład prowadzenie rozmów na podstawie pism. To jest taka wewnętrzna broszura, książeczka, która tam ma bardzo dużo stron i jest tam każdy punkt, na który najczęściej zahaczają ludzie. I jest powiedziane, jak świadek Jehowy, prawidłowo przeszkolony, powinien na to odpowiedzieć. Wziąłem sobie każdy werset, który oni tam podają w tych chrześcijańskich pismach greckich i sprawdziłem w ich przekładzie. Sprawdziłem cały rozdział. Zasada jest taka: nigdy nie bazujemy na wyrwanym z kontekstu wersecie. Jedynie czytamy cały rozdział, a najlepiej rozdział jeszcze przed i rozdział po. Czytamy to kilka razy i najlepiej w kilku przekładach. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, co ten jeden werset mówi tak naprawdę. Czyli posługujemy się tym jednym wersetem dopiero, gdy przeczytamy dokładnie okolice tego wersetu, okolice tego wiersza, okolice tego fragmentu. Ja tak robiłem, więc zawsze sprawdzałem dokładnie każdy werset, na który się powoływali w tym poradniku prowadzenie rozmów na podstawie pism i wiedziałem, gdzie jest oszustwo. Dokładnie tak samo należy robić z pismami każdej niebezpiecznej grupy religijnej. Na przykład, gdy analizowałem pisma rzymskich katolików, to wziąłem katechizm Kościoła katolickiego, wziąłem Brewarium Fidei, wziąłem sobie kodeks prawa kanonicznego. Tam są odnośniki Biblii, na które się powołują. Dokładnie tak samo analizowałem każdy punkt, który mnie interesował i na tej podstawie wiedziałem, że jest to fałszywa, zwodnicza, diabelska nauka pochodząca prosto z czeluści piekła, udająca chrześcijaństwo. Dokładnie to samo zrobiłem z pismami Adwentystów Dnia Siódmego. Dokładnie przeanalizowałem wszystkie książki, które mi dostarczono, te odnośniki, na które się powoływano i wziąłem udział w ich kursie biblijnym i też wszystkie odnośniki, które tam podawano, analizowałem. I ten kult tak samo oszukuje. To są trzy siostry, które razem uważają, że na zbawienie trzeba sobie zapracować, że zbawienie można stracić, że zbawienie jest co prawda z łaski,
ale równocześnie jest do tej łaski dołożony zestaw różnego rodzaju wymagań, które powodują, że jeśli ich nie utrzymasz, to zdaniem tych fałszywych religii stracisz zbawienie. Rzymskokatolicy każą ci brać udział w sakramentach, świadkowie Jehowy każą ci przestrzegać ich różnych reguł, adwentyści każą ci czcić dzień sobotni, nie jeść mięsa i innych bzdur uczą. Katolicy uczą pomniejszającej Pana Jezusa fałszywej nauki o Marii. Świadkowie Jehowy i adwentyści Dnia Siódmego razem twierdzą, że Jezus jest aniołkiem, takim Michałem aniołkiem. I nieważne, jakie tytuły temu aniołkowi dodają, jest to kłamstwo, bo list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że niech Panu Jezusowi złożą pokłon wszyscy aniołowie Boży. Więc jeśli Pan Jezus byłby aniołem, to ten werset byłby nieprawdziwy. A Słowo Boże nigdy się nie myli. Mylą się i adwentyści, i świadkowie Jehowy. A więc pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie wszystkie okolice danego fragmentu. Najlepiej w kilku przekładach, kilka razy. Najlepiej, jeżeli macie do analizy naukę świadków Jehowy, to sprawdzajcie w przekładach z Towarzystwa Biblijnego i też uwspółcześniona Biblia Gdańska i Stara Biblia Gdańska. To są najlepsze źródła. I tak samo każdą naukę, którą głoszą adwentyści Dnia Siódmego, oczywiście wyjść trzeba z ich przekładu adwentystów Dnia Siódmego, który ostatnio wydany został jako przekład ekumeniczny. Tam jest podpisany przedstawiciel Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i kościołów współpracujących z adwentystami Dnia Siódmego, czyli w skrócie można powiedzieć wszeteczne chrześcijaństwo wydało ten przekład, ale potem możecie wziąć inne przekłady, bo Słowo Boże jest jak miecz obosieczny i nawet jeśli ono jest często sfałszowane, to bardzo często, jeśli ten fałsz udaje jeszcze Biblię, to z tego, co udaje Biblię, jeszcze da się wyciągnąć wiele rzeczy udowadniających, że ta nauka jest fałszywa i dlatego dzisiaj będziemy te dwa fragmenty czytać z tego zwodniczego przekładu, ale zobaczycie, że nawet ten zwodniczy przekład przerobiony pod potrzeby świadków Jehowy całkowicie demaskuje ich naukę i pokazuje, że ósmy powód jest jak najbardziej aktualny. Z obrzydzeniem, bo jest to sfałszowany przekład, użyję dzisiaj tego przekładu. Bardzo proszę mi to wybaczyć. Sprawdzajcie w bardziej neutralnych przekładach, które nie są przekładami, które są przekładami wyznaniowymi, tylko przekładami zrobionymi przez specjalistyczne komisje, które są najczęściej pod różnego rodzaju inicjatywami, które są związane z towarzystwami biblijnymi neutralnymi. I teraz pierwszy fragment, czyli Izajasza 9 rozdział, 6 wiersz. I tutaj mamy w przekładzie Nowego Świata. Mam nadzieję, że będzie widać. Chyba nie widać. Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany, a na jego barkach spocznie władza książęca i będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju. Jest to fragment zapowiadający przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jest tu wyraźnie powiedziane, że jest to Książę Pokoju, że jest to wiekuisty Ojciec, że jest to potężny Bóg, że jest to doradca cudowny. I słowo wiekuisty wskazuje jednoznacznie, że Jezus jest wiekuisty, czyli od zawsze istniał. To nie jest tak, że gdzieś tam w czasie sobie powstał, że został zrodzony albo stworzony w czasie. Nie. Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym od zawsze. Od zawsze był Synem Bożym, bo jest nawet powiedziane, że gdy zamordowano proroków, to Bóg powiedział, że
uszanują syna mego i posłał syna. On już wtedy nazywał się synem, nie był żadnym tam aniołkiem, nie był żadnym tego typu tworem, jak wymyślają adwentyści i świadkowie Jehowy i inne niebezpieczne grupy religijne. I teraz drugi fragment, to jest z Micheasza, 5 rozdział, 1 wiersz, w niektórych przekładach takich jak Biblia Gdańska, ale też właśnie ten przekład Nowego Świata, to jest 5:2. A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by się znaleźć między tysiącami Judy, z ciebie mi wyjdzie ten, który ma zostać władcą w Izraelu. Pochodzenie jego od czasów zamierzchłych, od dni czasu niezmierzonego. Widać jednoznacznie, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Nie jest tak, że w jakimś momencie czasu został stworzony. Nie jest tak, że się pojawił. On jest od zawsze. Jest to od czasu niezmierzonego. Jest to całkowicie niezmierzone według tego fałszywego nawet przekładu. Nawet nie udało im się tego sfałszować. Użyłem dzisiaj, tak jak mówiłem, tego przekładu. Ostrzeżenie, jest to przekręcony i sfałszowany tekst. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. To jest dokładnie tego użyłem. I mimo tego, że ci oszuści chcieli to schować, to i tak widać, że im się nie udało. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. To jest bardzo ważne, dlatego że nasze zbawienie jest oparte na dwóch faktach. Po pierwsze, doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa, a więc doskonałość tego, że ta ofiara była raz na zawsze za wszystkich, którzy po prostu uwierzyli w Pana Jezusa, jest ona skuteczna. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, bez wyjątku i bez różnicy, ale każdy, kto w pokucie przyjdzie do Pana Jezusa Chrystusa, jest w stanie skorzystać z tej ofiary. I tutaj doskonałość ofiary Chrystusa jest atakowana przez te trzy grupy, o których dzisiaj niechcący wspomniałem, czyli przez świadków Jehowy, adwentystów i katolików. Oni odrzucają doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa, uważają, że ta ofiara mogłaby się równie dobrze nie odbyć, bo każdy, kto uważa, że zbawienie można stracić, tak naprawdę jest pod przekleństwem Pisma, które mówi, że choćby anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię niż ta, którą ja głoszę, niech będzie przeklęty, tak powiedział apostoł Paweł. Więc bezpośrednio taka osoba jest pod przekleństwem Boga. Niestety te osoby są w bardzo złym stanie duchowym, moralnym i nie potrafią tego zauważyć. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest doskonała, powtarzalna, nic nie można do niej dodać. Skoro Pan Jezus Chrystus raz na zawsze umarł na krzyżu Golgoty, to zbawienie jest nieutracalne, dlatego że On raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę za wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Więc nie da się tego jakoś uzupełnić. Jak próbujesz to uzupełnić sakramentami, tak jak w religii rzymskiej, jesteś potępiony. Jeśli próbujesz to uzupełnić godzinami służby chodzenia od drzwi do drzwi, jak świadkowie Jehowy, jesteś potępiony. Gdy próbujesz to uzupełnić tym, że będziesz przestrzegał jakichś elementów, wymyślonych przepisów, czy to nie jedzenie świnki, tak jak adwentyści, jesteś potępiony. Jest to generalnie całkowicie fałszywa nauka, jeżeli ktoś odrzuca doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I te wszystkie trzy grupy taki błąd robią. Drugim istotnym punktem, drugim bardzo ważnym punktem jest doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie to, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, który zawsze był Synem. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. I nie ma zbawienia. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Więc jeżeli ktoś podważa wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, ten się sam skazuje na potępienie.
ten sam się skazuje na zagładę, bo Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. To jest Bóg objawiony w ciele. To jest Syn Boży, który od zawsze jest Bogiem. Jahwech, jeżeli chcemy użyć tego imienia. Bo Jezus jest Jahwech, jak mówi Rzymian 10:9. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I niestety te trzy religie, czyli rzymski katolicyzm, Świadkowie Jehowy i Adwentyści, to są znowu siostry w tym pomniejszaniu Pana Jezusa Chrystusa. Adwentyści i Świadkowie Jehowy twierdzą, że Pan Jezus Chrystus jest aniołkiem, aniołkiem Michałem. To jest fałszerstwo. Jezus nie jest aniołkiem. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Nigdy nie możemy myśleć, że nie jest Synem Bożym. I niestety te dwie religie zaprzeczają temu. Z kolei doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jest dużo wyżej w katolicyzmie podtrzymana, co na całe szczęście się dzieje. Oni nie ograbiają Pana Jezusa Chrystusa z chwały wiecznego Syna Bożego. To trzeba im przyznać. I bardzo dobrze, że ten fałsz jeszcze nie został tam wprowadzony, pomniejszający osobę Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast zmniejszają Jego wpływ poprzez dodawanie różnych pośredników. Jest to system, który jest niewierny w tym. Czyli jeżeli by faktycznie sztywno się trzymał tych objawionych doktryn dotyczących Boga, to mógłby być to system, który nawet mógłby doprowadzać ludzi do zbawienia. Ale przez to, że różne dodatki, które dodają oni, czyli powtarzają nam msza, czyli twierdzenie, że to się powtarza ofiara krzyża, to jest po prostu bluźnierstwo. I generalnie, ponieważ odcinek jest o Świadkach Jehowy, to musimy wiedzieć, że w tej religii nie ma żadnych szans na zbawienie i dlatego nie mogę być Świadkiem Jehowy. Jest to powód ósmy, że ja uważam za Słowem Bożym, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Przekonuje mnie o tym Słowo Boże w wielu miejscach. Dziś wzięliśmy pod uwagę Izajasza 9:6, Michałasza 5:1 lub 5:2 w zależności od numeracji. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Zapraszam do kontaktu. Niech Wam Bóg błogosławi. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj odcinek 9 z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem Świadkiem Jehowy. Dzisiejszy odcinek dotyczy osoby Pana Jezusa Chrystusa, który jest suwerennym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, bo Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych osobach, jak nam objawia Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia. I w tym Słowie Bożym czytamy, że Bóg jest w trzech osobach. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Te trzy osoby są równe co do chwały, co do mocy i co do wszelkich pozytywnych atrybutów. I tutaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że Jezus Chrystus jako suwerenny Bóg jest doskonałym Bogiem, doskonałym Synem Bożym, odwiecznym Synem Bożym i On jest równy Ojcu, równy Duchowi Świętemu. Nie jest niższy, nie jest wyższy, jest równy. I teraz, jeżeli tak, to właśnie z tego powodu, że Jezus Chrystus jest równy Ojcu, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, to z tego powodu nie mogę być Świadkiem Jehowy. Nie jestem Świadkiem Jehowy z tego powodu. Dlatego, że Słowo Boże uczy mnie, że Jezus Chrystus, Syn Boży, sam na siebie włożył ograniczenie. I suwerenny wybór był to Jego jako Boga. On, będąc Bogiem, zdecydował się na to. Nie jest tak, jak Świadkowie Jehowy uczą, czyli oni
poniżają jedynego prawdziwego Boga i tutaj jest to niedopuszczalne. Z tego powodu nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. I tutaj przedstawię trzy takie miejsca ze Słowa Bożego, które nie są najmocniejszymi argumentami, ale które przyszły mi jako pierwsze na myśl. Pierwsze z nich to jest Łukasza 2,51. Drugie miejsce to jest 1 Koryntian 15,28. Trzecie miejsce to jest Filipian 2, od 7 do 8. Dlaczego jest to ważne, że Jezus Chrystus jest równy Bogu? Dlatego, że jest to podstawa ofiary na krzyżu Golgoty. Jeżeli Jezus Chrystus byłby niższy od Ojca, to wtedy mamy bardzo poważny problem. Dlatego, że Jego ofiara nie byłaby wystarczająca, żeby zgładzić grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Wtedy zaczynamy popadać w błędy, jakie popadają świadkowie Jehowy, że ta ofiara wystarczy tylko za 144 tysiące wybrańców, albo podobne błędy, które są głoszone, że Jezus rzekomo umarł tylko za wybranych. To jest zawsze związane z herezją pomniejszania Pana Jezusa Chrystusa, atakowania doktryny, że Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach. Nawet jeżeli te kulty oficjalnie nie twierdzą tego, że Jezus jest mniejszy od Boga, twierdząc, że Jego ofiara jest niewystarczająca za wszystkich ludzi, twierdzą właśnie atakująco na temat ofiary krzyża. Niszczą, depczą Syna Bożego, który złożył ofiarę z samego siebie. I tutaj pierwsze miejsce to jest Łukasza 2,51. Użyję tego przekładu. To jest najlepszy polski przekład Nowego Testamentu w danym momencie. Jest to Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, wydany przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Ten przekład jest co prawda z XIX wieku. Jest to przekład, który pierwotnie nosił nazwę Biblia Warszawska i Nowy Testament Warszawski. Natomiast z biegiem czasu tą nazwę przejął nowy przekład z 1975 roku, wydany przez Towarzystwo Biblijne. Jest to inny przekład i to jest ten, z którego ja korzystam. Też był potem wznowiony przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny i nosił miano też tłumaczenia Goetzego, Bolesława Goetze, który dokonał unowocześnienia tego przekładu. Ten przekład też doczekał się 21-wiecznej wersji uwspółcześniającej, która została wydana, ale ja korzystam z tej oryginalnej, wydawanej przez Trinitarian Bible Society, czyli Trynitarne Towarzystwo Biblijne. I ten przekład też czasami nosi nazwę zrewidowanej Biblii Gdańskiej. I czytamy w Łukasza 2,51. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im poddany, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Widzimy tutaj sytuację, kiedy Pan Jezus Chrystus jako dwunastolatek zaczął rozmawiać z uczonymi w piśmie w synagodze. Pozaginał ich, mówiąc dzisiejszym słownictwem. Wykazał znaczną wyższość nad tym ich wyuczonym martwym systemem. I rodzice się niepokoili, gdzie on jest. Jak się niepokoili, gdzie on jest, to Pan Jezus w 49 rzekł i rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyście nie wiedzieli, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Wykazał jednoznacznie, że on nie musi być im uległy. Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I tu mamy 51 wiersz. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im poddany. Samo
Sam suwerennie zdecydował. Sam zdecydował, że chce być im uległy i był uległy. Nie musiał, bo będąc doskonałym Bogiem, będąc odwiecznym Synem Bożym, będąc Synem równym Ojcu, nie musiał, ale chciał się poddać. I wiemy o tym na przykład z listu do Hebrajczyków, że jest powiedziane o Panu Jezusie, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jeśli on, będąc synem w chwale, będąc drugą osobą Bożą w Bogu, w Trójcy Jedynym, nigdy nikogo nie musiał słuchać, więc nie znał posłuszeństwa. Dopiero tu na ziemi nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bóg sam z siebie nie zna posłuszeństwa. Gdyby tam przed wcieleniem był mniejszy od Ojca, to znałby już posłuszeństwo. Ale Hebrajczyków list objawia jednoznacznie, że przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Dopiero tu na ziemi nauczył się Pan Jezus Chrystus posłuszeństwa, bo Bóg nie zna posłuszeństwa, bo nie jest nikomu posłuszny. Nie musi być. I teraz 1 Koryntian 15:28. A gdy mu wszystko poddane będzie, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Jednoznacznie widzimy, że tutaj Pan Jezus Chrystus w przyszłości, kiedy już wszystko Jemu będzie poddane, wszystko, każdy przed Nim zegnie swoje kolano, to On podda się. Tutaj jest wyraźnie powiedziane w 28 wersecie, że a gdy mu wszystko poddane będzie, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Czyli jest tutaj jednoznacznie wskazane, że to jest suwerenny wybór Pana Jezusa Chrystusa, suwerenna decyzja. Co ciekawe, tu nie jest wyraźnie powiedziane, że poddany będzie Ojcu. Tu jest powiedziane, że poddany będzie temu, który mu poddał wszystko. Specjalnie jest to tak napisane przez Ducha Świętego, żeby ktoś nie wywyższał Ojca nad Synem. Gdyby Duch Święty chciał wskazać, że to będzie poddane Ojcu, to by tak napisał, ale wskazał, że Jezus Chrystus wyszedł od Boga i poddał się, uczynił się niższym od aniołów na krótką chwilę. Na krzyżu Golgoty na trzech, przez 3 godziny ciemności na sobie miał grzech. Mój grzech i Twój grzech. I ten fakt spowodował, że nawet Biblia mówi, że On się stał grzechem za mnie, grzechem za Ciebie. I przez te 3 godziny ciemności Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę. Doskonałą ofiarę za wszystkie moje i Twoje grzechy. Ta ofiara starczy dla każdego. Czy z tego skorzystasz? To od Ciebie zależy. Jest to Twoja odpowiedzialność. Kolejne miejsce to jest Filipian 2, 2:7-8. Ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus jest tutaj tym, który decyduje, podejmuje decyzję o tym, żeby się poniżyć. Nikt go do tego nie zmusza. Nikt nie ma władzy nad Panem Jezusem, żeby go zmusić do uległości. On w każdym momencie mógłby przerwać to poddaństwo i wrócić do swojej roli, do swojej pozycji.
i on tylko na chwilę z własnej woli suwerennej zdecydował się poniżyć po to, żeby złożyć doskonałą ofiarę krzyża, żeby doskonale odkupić i doskonale zbawić, doskonale uratować takiego podłego grzesznika, jakim Ty jesteś. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, ale to nie mogła być krew niedoskonała. To była krew Syna Bożego. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wiersz wręcz mówią, że to była krew Boga. Możemy to miejsce przeczytać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wiersz. Miejcie pieczę o siebie samych i o całą trzodę, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście pasli zbór Boga, własną Jego krwią nabyty. Zbór Boga, własną Jego krwią nabyty. Własną krwią Boga nabyty zbór. Czyli jednoznacznie widzimy, że chrześcijanie są nabyci przez krew Boga. To jest jednoznacznie pokazane w Słowie Bożym w wielu miejscach. Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec to nie jest Syn. Syn to nie jest Ojciec. Ojciec to nie jest Duch Święty. Duch Święty to nie jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec to nie jest Bóg Syn. I Bóg Syn to nie jest Bóg Ojciec. Bóg Syn to nie jest Bóg Duch Święty. Bóg Duch Święty to nie jest Bóg Duch Syn. Bóg Syn. I widzimy, że oni w trzech osobach są jednym, jedynym prawdziwym Bogiem. Jest jeden prawdziwy Bóg odwiecznie istniejący w trzech równych sobie osobach. I Izajasza czytamy w 6 rozdziale wewnętrzną rozmowę wewnątrz osób Bożych, między osobami Bożymi. Kto nam pójdzie? I Syn Boży odpowiedział: oto jestem, poślij mnie. To był wybór Jezusa Chrystusa. To była suwerenna decyzja. Tylko On sam mógł taką decyzję podjąć. Doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa jest też oparta właśnie na tym, że to tylko Bóg mógł złożyć tą ofiarę. Nie mógł tej ofiary złożyć ktoś inny, bo byłoby to zwyczajnie draństwem. Gdyż jeżeli ja zgrzeszyłem i Bóg mnie osądza, to jeżeli Bóg, tak jak jest nawet ludowe powiedzenie, że kowal ukradł, a cygana powiesili, to nie jest sprawiedliwość. Więc tutaj nie można w ten sposób podejrzewać Boga, że coś takiego zrobił, że rzekomo, tak jak uczą właśnie różnego rodzaju kulty, złożył na ofiarę Michała, anioła, zamiast sam ponieść tą konsekwencję. Po pierwsze, ta ofiara nie miałaby żadnej mocy, gdyby Michał, anioł złożony został na ofiarę na krzyżu, jak uczą adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy. Na ofiarę krzyża został złożony nie anioł, tylko Pan Jezus Chrystus, który sam z własnej suwerennej woli poniżył się i stał się podobny ludziom. I to tylko dlatego ma moc taką, że ta ofiara wystarczy dla każdego, że ofiarowanym był nikt inny jak sam Bóg. To Bóg wziął na siebie karę. I dlatego jest to sprawiedliwe, że Bóg, który podjął decyzję o ukaraniu, bo grzech nie może zostać bez kary, a chciał uwolnić grzesznika od odpowiedzialności, to na siebie wziął tą karę. To przypomina taką sytuację, gdy sędzia widzi skazanego,
który zasłużył w pełni na karę, ale umiłował tego człowieka i postanowił, że sam tą karę, którą wpierw zasądził, poniesie. I to jest właśnie taka sytuacja, że to właśnie Bóg sam osobiście wziął na siebie Twoje grzechy w osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, czyli Boga, jedynego prawdziwego Boga, tą ofiarę złożył za wszystkie Twoje grzechy i dlatego ta ofiara jest doskonała. Jeśli by to złożył tą ofiarę ktoś inny niż Bóg, to byłaby to czysta niesprawiedliwość, że za jednego ponosi karę ktoś inny, bo sędzia byłby wtedy niesprawiedliwy, gdyby tak zasądził. A tak łaskawie wziął karę na siebie. I w ten sposób ta doskonała ofiara doskonale wywyższa Boga. I nie można sobie z tego lekceważących tutaj robić różnego rodzaju uwag, dlatego że to jest bardzo poważna sprawa. Zbawienie jest nieutracalne, jest doskonałe, jest raz na zawsze. Kto jest zbawiony, jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie można stracić zbawienia, bo ono opiera się na dwóch filarach. Na tym, że doskonała jest ofiara, bo złożony został Pan Jezus Chrystus, który jest doskonały, doskonałą ofiarą, niepowtarzalną. A drugi filar to jest taki, że to jest osoba Pana Jezusa Chrystusa, jest doskonała, czyli oparte jest to na dwóch doskonałościach. Doskonałość ofiary i doskonałość tego, który był tą ofiarą. Więc widać jednoznacznie, że jeżeli w jakiś sposób ktoś próbuje pomniejszyć Pana Jezusa, atakuje bezpośrednio podstawę zbawienia i jest pod przekleństwem Bożym. Jeżeli myślisz, że zbawienie można stracić, to wyznajesz fałszywą Ewangelię. Paweł, apostoł, głosił zbawienie tylko z łaski, niezależnie od uczynków. I nie da się kupić zbawienia. Zbawienie jest tylko z łaski, całkowicie oparte na Bogu. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie pytania, zapraszam do kontaktu. Można pisać pod filmikiem, można wysłać SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088 lub można do mnie napisać tradycyjną pocztą Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31-63-500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Niech Wam Bóg błogosławi. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 10 powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest to powód dotyczący osoby Ducha Świętego. Jak wiemy, Duch Święty według Słowa Bożego jest jedynym prawdziwym Bogiem Jahwe. I ten doskonały, jedyny, prawdziwy Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy osoby są sobie równe. I ten 10 powód zatytułowany jest Duch Święty jest osobą boską. Właśnie z tego powodu nie mogę być świadkiem Jehowy, że Pismo Święte objawia, że Duch Święty jest osobą boską. Świadkowie Jehowy zaprzeczają temu faktowi i z tego powodu nie mogę być jednym z nich. I dzisiaj wybrałem trzy z bardzo wielu fragmentów, które jednoznacznie pokazują, że jest Duch Święty osobą boską. Pierwszym z tych fragmentów jest
Ewangelia Jana 14:26. W ogóle dlaczego taki temat jest ważny? Dlaczego w ogóle go poruszamy? Dlatego, że jeśli Duch Święty jest Bogiem, a jest Bogiem, wtedy nasze modlitwy mają moc, bo to Duch Święty kieruje modlitwami do Boga. Bez Ducha Świętego żadna modlitwa do Boga nie dojdzie. To Duch Święty kieruje zgromadzeniami do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Jakiekolwiek ludzkie działania w tym zakresie są obcym ogniem i nie dochodzą do Boga, a jedynie wywołują u Boga niezadowolenie. Jedynie uwielbienie oparte na Duchu Świętym, na kierownictwie Ducha Świętego, a nie na kierownictwie człowieka, a nie na kierownictwo wyuczonych jakichś elementów liturgicznych. Tylko takie zgromadzenia, gdzie to Duch Święty kieruje uwielbieniem, a usta braci są jedynie ustami, których Duch Święty używa. Tylko takie uwielbienie ma jakąkolwiek wartość. Oczywiście takim uwielbieniem może kierować tylko Bóg, czyli Duch Święty musi być Bogiem i jest Bogiem. Bez boskości Ducha Świętego nie ma modlitw, nie ma uwielbienia, nie ma żadnych szans na to, żeby podobać się Bogu. Duch Święty mieszka w wierzących, więc jeżeli Duch Święty jest Bogiem, to zamieszkanie czyni z wierzącego świątynię Bożą, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że świątynią Bożą jesteście do chrześcijan, tak mówi Słowo Boże. I jednoznacznie możemy wiedzieć, że każdy indywidualny wierzący jest świątynią Boga żywego. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Ale też Duch Święty mieszka w zgromadzeniu, bo jak wiemy ze Słowa Bożego są tutaj po stronie ludzkiej trzy podmioty. Mężczyźni, kobiety, a oddzielnie trzecim podmiotem jest zgromadzenie Boże. I tym podmiotem zgromadzenia Bożym są wszyscy prawdziwie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, zgromadzeni w danym miejscu, albo jeśli patrzymy na to z perspektywy całego czasu, to są wszyscy wierzący wszystkich wieków. Albo jeżeli patrzymy też globalnie, to są wszyscy prawdziwi wierzący teraz żyjący na ziemi. Więc generalnie zgromadzenie jako takie, gdy gromadzi się w jednym miejscu, musi być skierowane przez Ducha Świętego, który jest Bogiem. Jeśli nie jest kierowane przez Ducha Świętego, to wtedy mamy do czynienia z czymś, co Bóg nie uznaje i nie jest to coś, co jest zgodne ze Słowem Bożym. Natomiast jeżeli Duch Święty jest Bogiem, a uczymy się tego ze Słowa Bożego, to kierownictwo Ducha Świętego wyklucza kierownictwo ludzkie. Nie ma potrzeby wtedy żadnych przedstawicieli kleru, żeby podobać się Bogu. Wystarczy, że zgromadzi się dwóch lub trzech do imienia Pana Jezusa, a Pan Jezus zgodnie ze swoją obietnicą jest pośród nich. I Słowo Boże co prawda wymienia tą najmniejszą liczbę, ale tu chodzi generalnie o zgromadzenie zboru całego, wszystkich wierzących z danego miejsca. I tutaj każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa należy tylko i wyłącznie do Pana Jezusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Tak mówi Słowo Boże. I tego uczy nas boskość Ducha Świętego, że jeśli Duch Święty kieruje ustami wierzących, to wtedy zgodnie ze Słowem Bożym bracia modlą się, bracia podają pieśni, bracia przedstawiają fragmenty Słowa Bożego, ale to są słowa samego Ducha Świętego, który On wkłada w usta tych braci. Jeżeli oni się nie poddają kierownictwu Ducha Świętego, to oczywiście wychodzą wtedy ludzkie, inny ogień, ludzkie działania bezwartościowe z punktu widzenia Bożego odbioru. I tak to bazuje na tym, że Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jako jedyny prawdziwy Bóg
nawet w nocy wywołuje pieśni pochwalne. I nie ma modlitwy bez boskości Ducha Świętego. I ten fragment Jana 14:26 brzmi następująco. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Mamy tu wyraźną obietnicę Pana Jezusa Chrystusa, że zostanie posłany Duch Święty. To było jeszcze przed posłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. To było jeszcze jak Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi. Dlatego jest tu użyty czas przyszły. Ale z dzisiejszego punktu widzenia jest to czas przeszły. Już Duch Święty został zesłany na ziemię i już Duch Święty jest tym, który naucza wszystkiego przez Biblię między innymi. Ze Słowa Bożego, Biblii, to wszystko wiemy, co o Bogu wiedzieć można. I to Duch Święty, gdy czytamy Słowo Boże, oświetla nasze umysły, żeby to było rozumiane zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z tym, co Bóg chciał, żebyśmy zrozumieli z Biblii. Bardzo istotne jest, żeby to rozumieć, żeby czytać zawsze Słowo Boże z modlitwą, żeby Bóg prowadził nas, żeby Pan Jezus Chrystus błogosławił nas. Oczywiście nigdzie w Nowym Testamencie nie ma modlitwy do Ducha Świętego, jedynie są modlitwy do Ojca albo do Jezusa. I to jest heretycka modlitwa, jeżeli modli się ktoś do Ducha Świętego, bo Słowo Boże tego nie zna i wywołuje tego typu modlitwa jedynie rozłamy. I tutaj nie o to chodzi, żeby po prostu modlić się do tej osoby bóstwa. Wynika to ze sprzeczności, która wtedy powstaje. Skoro autorem modlitw jest Duch Święty, no to nie będzie kierował modlitwy do samego siebie. Jeśli Duch Święty kieruje modlitwą, to On kieruje ją albo do Ojca, albo do Syna, bo to Duch Święty jest autorem prawdziwych modlitw. Tylko fałszywe modlitwy mogą się odbywać w kierunku Ducha Świętego. Ale tutaj widzimy jednoznacznie, że On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Wszystko. Nie ma rzeczy, której Duch Święty by nie znał. To wskazuje na to, że Duch Święty naucza, czyli jest osobą, bo nauczać może tylko i wyłącznie ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto ma intelekt, ktoś, kto potrafi wypowiadać te myśli i kierować je. Ten, który jest zdolny to czynić. To nie jest moc, to nie jest siła, to nie jest tego typu oddziaływanie. To jest żywa osoba Boga, który uczy. I tak jest tu pokazane. Nazwany jest Pocieszycielem i jest to posłany przez Ojca po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został w niebo wzięty, gdy wstąpił do nieba. Drugi fragment, którym się dzisiaj zajmiemy, to są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 wiersz. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 wiersz. I powiedział Piotr Ananiaszu, czemu szatan napełnił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę? Czy pozostając przy tobie nie była twoją i po sprzedaniu nie było to w twojej mocy? Dlaczego rzecz tę przypuściłeś do serca swego? Skłamałeś nie ludziom, ale Bogu. Wyraźnie widać, że w tej wypowiedzi Piotra, w której apostoł Piotr mówi do Ananiasza te rzeczy, kiedy Ananiasz okłamał w swoim sercu i okłamał ludzi, to jest powiedziane, że on okłamał Boga. I okłamał Boga, jest w 4 wersecie, a w 3 okłamał Ducha Świętego. Jest jednoznacznie powiedziane, że Duch Święty jest Bogiem ponad wszelką wątpliwość.
skoro skłamanie Duchowi Świętemu równa się skłamaniem Bogu? Według wypowiedzi apostoła Piotra, Piotr tu jednoznacznie to utożsamia. Uważa, że skłamanie Duchowi Świętemu jest skłamaniem Bogu. Więc jakakolwiek nauka, która zaprzecza temu, że Duch Święty jest Bogiem, jest sprzeczna z nauczaniem apostolskim. Mamy tutaj jednoznaczne świadectwo. Duch Święty jest Bogiem. Jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Jest tylko jeden Bóg. I ten Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach: Ducha Świętego, Syna Bożego i Ojca. Oni są równi co do chwały, co do wszelkich pozytywnych atrybutów. I teraz kolejne miejsce to jest Efezjan, 4 rozdział, 30 wiersz. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Tutaj jednoznacznie apostoł Paweł mówi do chrześcijan, że chrześcijanie przez Ducha Świętego są opieczętowani, zapieczętowani. I tu jest wyraźnie powiedziane, że Ducha Świętego nie należy zasmucać. Zasmucić można tylko i wyłącznie osobę, która ma uczucia. A więc nie możesz zasmucić nawet żywej istoty, która nie ma uczuć, takiej jak na przykład bakteria. A więc tutaj nie jest w stanie człowiek zasmucić Ducha Świętego, chyba tylko jeśli Duch Święty jest osobą. Mamy więc pokazane jednoznacznie w tych dwóch miejscach, czyli Ewangelii Jana i tutaj w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty jest osobą, a po drugie w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty jest Bogiem. I miejsce w Efezjan również pokazuje, że Duch Święty jest osobą. A więc jest to osoba, która jest Bogiem. Nie możemy w żaden sposób zaakceptować nauki, która by temu zaprzeczała, jeśli chcemy iść do nieba, bo kto zaprzecza Słowu Bożemu, idzie do piekła, na wieczne potępienie, do jeziora ognia. Każdy, kto się znajdzie w tym jeziorze ognia, będzie na wieki wieków dręczony dniem i nocą w jeziorze ognia i siarki. Jest to śmierć. I nie chodzi tylko o tą śmierć, którą umrze nasze ciało, tylko chodzi o śmierć, która obejmie ciało, ducha i duszę, czyli jezioro ognia i siarki, piekło na zawsze. Jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że śmierć ciała nie narusza życia duszy i ducha. Dopiero kiedy następuje śmierć druga, to cały człowiek znajduje się w jeziorze ognia i siarki. Jezioro mówi o całkowitym zanurzeniu w tym ogniu i siarce. To tak zanurza jak wody jeziora. I dlatego nie jest to rzecz błaha. Dlatego nie wolno lekceważyć świadectwa Słowa Bożego, które mówi, że Duch Święty jest Bogiem. Jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Duch Święty jest Bogiem i Jezus Chrystus jest Bogiem. Ojciec Bóg jest Bogiem. Są trzy osoby Boże. Jeden Bóg w trzech równych osobach. I nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że jeżeli ktoś twierdzi inaczej, nie można się z nim łączyć, dlatego że Słowo Boże powinno być jedynym wyznacznikiem wiary, jedynym wyznacznikiem naszego rozumienia, co o Bogu wiedzieć można.
Kluczowa rzecz jest taka, że bez wiary, boskość Ducha Świętego nie ma możliwości, aby być zbawionym raz na zawsze, bo prawdziwe zbawienie jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy i jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli zrozumiesz, że ta doskonała ofiara była złożona za Ciebie, bo Ty nie jesteś święty, a Bóg jest święty. I teraz Ty, jako ten, który nie może być z Bogiem, poszedłbyś na wieki do piekła. Ale Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. I ta doskonała ofiara na krzyżu Golgoty wystarczy do tego, żeby raz na zawsze doskonale zbawić tych, którzy są Bogu posłuszni w tym, żeby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wtedy Bóg narodzi Cię na nowo z wody i z ducha. Woda, Słowo Boże, Duch Święty, to jest ten, o którym dzisiaj mówimy. Duch Święty, który jest Bogiem. I Duch Święty spowoduje, że to zbawienie jest raz na zawsze nieutracalne, bo to Bóg jedynie może być gwarantem zbawienia. I tak jak czytaliśmy w Efezjan, że człowiek zbawiony jest zapieczętowany przez Ducha Świętego. I tylko boskość Ducha Świętego gwarantuje to, że zbawienie jest nieutracalne raz na zawsze. Nie można stracić zbawienia, bo Duch Święty jest Bogiem. Jeżeli ktoś twierdzi, że zbawienie można stracić, to dlatego, że nie wierzy w boskość Ducha Świętego, tylko ją pusto deklaruje, a tak naprawdę nie jest co do tego przekonany, a kłamliwie udaje, że wierzy w boskość Ducha Świętego. I to jest bardzo poważna sprawa. Atakowanie doktryny zbawienia z łaski jest zawsze wyznacznikiem tego, że jest się wyznawcą demonów, a nie Boga. Wierzy się w obcych bogów, a nie w jedynego prawdziwego Boga objawionego przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez Biblię. Dlatego zachęcam każdego, żeby z uwagą i z modlitwą czytał Biblię, Słowo Boże i trzymał się tego, czego Bóg uczy w Słowie Bożym. Bóg jest doskonały i w doskonały sposób objawia w Słowie Bożym to, co jest kluczowe dla Twojego zbawienia. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Pod filmem można pisać pytania, komentarze, które później przerodzą się w filmiki, jeśli będę miał wiedzę i umiejętności, żeby na te pytania odpowiedzieć. Jeśli nie, to będą czekać tak długo, aż kiedyś Bóg mnie oświeci i będę umiał. Albo nie. Nie na każde pytanie muszę umieć odpowiedzieć. Jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym czytelnikiem Biblii, który się razem z wami uczy. Słowo Boże jest jednoznacznie jedyną drogą do tego, żeby rozumieć, co Bóg chce nam objawić. Natomiast widzimy jak zwierciadle, jak takim po pierwsze w widocznym obrazie, który jest odbiciem lustrzanym, czyli nie jest tak jak widzimy naturalnie, tylko odwrotnie. Już to powoduje trudności interpretacyjne. Jeżeli sobie pozwolimy na swoje ludzkie myśli, to wtedy jest bardzo trudno zinterpretować. Po drugie, jakość tego zwierciadła zależy od tego, w jaki sposób poddamy się Słowu Bożemu, na ile je znamy. Im lepiej znasz, tym ten obraz jest dokładniejszy. Dlatego w łasce Bożej musimy postępować, modlić się, czytając Słowo Boże, prosząc Boga o to, żeby nas prowadził i żebyśmy to rozumieli. Żaden człowiek nie jest w stanie Ci pomóc w rozumieniu Słowa Bożego, tylko i wyłącznie Duch Święty, o którym dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Jana, że On wprowadzi we wszelką prawdę. Ufaj tylko i wyłącznie Bogu, a nie ludziom. Jeśli masz pytania, pisz, możesz też wysłać SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088 lub wysłać do mnie tradycyjną pocztą pytanie lub prośbę o Nowy Testament na adres czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31
63 500 Ostrzeszów. Serdecznie dziękuję za uwagę. Niech Wam Bóg błogosławi.